Witam Was serdecznie na kanale Sildur Necrox Games w krótkim wideoporadniku dotyczącym tak prozaicznej czynności, jaką jest montaż pasty termoprzewodzącej. Znowu pokażę całość tego opakowania, może tak będzie lepiej widać. Od Arctic MX2 Thermal Compound, czyli składnik termoprzewodzący, termoaktywny, czyli popularnie zwana pasta termoprzewodząca, która jest tutaj w takim aplikatorze. I to będziemy kłaść na chipset graficzny, który znajduje się wewnątrz tej maszynki. To jest już, jak tłumaczy nam to specyfikacja producenta, Radeon XFX 478 GB karta graficzna z odczytem GDDR5 szybkiej pamięci operacyjnej. No, na pewno duże usprawnienie do mojej maszynki. Bierzmy się do pracy. Co będziemy robić? Karta już leży sobie docelowo na stole, na tej przekładce takiej, która nie powinna tutaj jakiś przebić powodować, a zresztą i tak jako tako samoczynnie się nie włączy, bo nie ma dopływu energii do urządzenia w tej chwili. Jak ona wygląda? Tu są takie dwa fajne, szybkie kulery radiatorki. Znaczy radiatory, no te zestawy chłodzenia do niej. Ona ma tu swoje chłodzenie, oprócz tego doprowadzane takimi, pokażę z tej strony, takimi rureczkami doprowadzającymi, no właśnie tymi rureczkami doprowadzane jest powietrze do wewnątrz tego metalowego radiatorka. Zaraz sobie tam zajrzymy pod maskę, co i jak, i nałożymy na nią tą pastę, którą Wam pokazywałem, MX2 od Arctic do szybkich tych układów i chipsetów graficznych. Wezmę sobie piny, żeby zdjąć po prostu tylko z niej te dystanse. A nie, z dystansy już sobie rozkręciłem wcześniej. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tylko sobie na ten magnesik wrzucę. I właśnie mamy takie... Mi złapie ostrość. Aparat. Pyk. No nie widać tak dobrze, ale chodziło mi, że ma taką o właśnie śrubeczka i taka jest śrubka, a na nią jest nakręcony taki zwój tej miedzi w formie sprężynki. To jest, one mają wejścia, już pokazuję Wam dokładnie gdzie. No w te cztery miejsca montowane są te dystanse amortyzujące od płyty do przekładki. Od tej całościowo tego chipsetu do tej przekładki. Ja chcę teraz zrobić tak, żeby zdjąć tą górną obudowę z radiacją i po prostu nałożyć pastę. Nie wiem, czy już wszystko odkręciłem, czy jeszcze coś mnie tu blokuje. Jeszcze coś mnie blokuje. Teraz sobie zerknę. Chwilkę poczekajcie ze mną, bo tu jeszcze są, jedna wkrętka jest od wewnątrz właśnie. Od, w sensie od zewnątrz, co trzyma chipset, żebym nie mógł jej potem w jakiś sposób uszkodzić, powiedzmy, bo nie chciałbym uszkodzić tego komponentu. Śrubeczki na bok sobie lądują. Włóżmy ją tak na pleckach. Zdejmiemy sobie teraz to chłodzenie. Pyk. I zostawimy ją na tym przewodzie. Tak na spokojnie na boczku. Przewód już mam porobiony, wszystko poustawiane. Więc o, tak to wygląda od środka ziomerki. Tu mamy właśnie te rureczki, które doprowadzają chłodzenie do tego radiatorka. Tu jest układ taki powlekany tym, no właśnie tym, tą powierzchnią przylega do chipsetu graficznego, na który w tej chwili będziemy montować naszą pastę termoprzewodzącą. Ja sobie ją jakoś tam zabezpieczę. To nie latało. Tak zróbmy, żeby to stało. W tej chwili rozpakowuję dozownik z nośnikiem tym Thermal Compound, z tą pastą termoprzewodzącą. Zdejmę to z niej. Zabezpieczenie. Zamknęło się, cholera. Wiedziałem, że tak będzie. Muszę ją jakoś tak złapać, żeby to nie latało. Przepraszam najmocniej. Za chwilę takiej konsternacji zabezpieczyć to jakoś. Dobra, on się trzyma teraz. No i dobra, już tłumaczę, w czym rzecz, mordeczki. Trzeba będzie sobie
W tym miejscu położyć nową pastę termoprzewodzącą. Ja doczyściłem tą poprzednią, zdjąłem, bo była tak fajnie. Było wszystko dobrze rozłożone i tak dalej, ale niestety karta nie sprawowała się najlepiej. A w tym poradniku pokażę Wam, jak to zrobić poprawnie. Tu mamy oprócz tego, tu mamy taką warstwę. Przepraszam, tak pokazuję, o w tym miejscu. Mamy warstwę tego laminatu ciekłokrystalicznego, który doprowadza na, rozprowadza napięcie po układzie całym graficznym. Więc wypadałoby tu w tym miejscu położyć taką warstwę ściśle pokrywającą tą warstwę tego składnika termoaktywnego, tej pasty termoprzewodzącej. Kładziemy na chipsecie graficznym i troszeczkę, ja też robię tak, że na tą warstwę tego laminatu tutaj, na warstwę tego laminatu w tym miejscu. No i potem trzeba ją złożyć w całość z radiacją, tymi wiatraczkami, przykręcić te dystanse, które Wam pokazywałem. No i w tym poradniku będzie to jak gdyby w dwóch częściach. To będzie pierwsza część, a drugą część zrobimy z uruchomienia już całości na moim chipsecie od Lenovo, który przekładałem ostatnio. Zasłaniam troszeczkę, ale zróbmy to tak. No, kładę taką kropkę na dosyć sporą na ten chipset. No i przy jednej aplikacji, żeby to fajnie się tam nam rozeszło. Jak widzicie, jest już położona. Teraz pokażę, teraz zrobię zbliżenie. A drugą część w tym miejscu tego ciekłokrystalicznego laminatu, w tym miejscu, gdzie przylega do, gdzie będzie przylegać do właśnie no do układu chłodzącego. Będzie przylegać do układu chłodzącego. Zrobimy to tak, że ja sobie ją rozprowadzę. Wezmę nawet tak docelowo to nie, chusteczki na bok, niepotrzebne będą. Tylko jeszcze bym sobie zabezpieczył dozownik na inne aplikacje, bo to jest sporo tej pasty, więc szkoda, żeby to wyschło. Ja sobie go zakręcam i tak ten dozowniczek, o, tak ten dozowniczek wygląda. Tu jest ta pasta termoaktywna Thermal Compound MX2 od Arctic. A ja teraz biorę sobie kawałek jakiejś takiej dekturki, którą to rozprowadzę na chipsecie. Troszeczkę w tą stronę, w tą, tak żeby to fajnie nam pokryło całość i przewodziło to ciepło całe, odprowadzało do radiatora, żeby miało chłodzenie dobre. Rozprowadzamy delikatnymi ruchami, żeby nie porysować, broń Boże, chipsetu, a resztę na laminacie też tą kropkę, którą zrobiłem tutaj w miejscu przylegania do naszego układu graficznego, rozprowadzam w ten sposób na laminacie. I teraz składamy ją po prostu w całość. Sobie podejrzę tutaj. Dopasowuję ją tak jak była w tym. Teraz odwracam, dopasowuję dystanse. Tutaj będzie je widać z góry. Sobie tak pyk. Się spasowały z wyjściami. Muszę wezmę Was troszeczkę do góry, żeby lepiej było widać. Tutaj jak będę je przykręcał. O. Biorę te cztery wkrętki z nawleczonym, z nawleczoną na śrubkę nawleczoną sprężynką i pasuję je w te otwory tutaj. Tak, musiałbym ją sobie jeszcze troszeczkę wypoziomicować. O, właśnie. To nie przeszkadza, pasty za dużo tam nie ma, więc nie będzie się miało jak wylać, ale ją już tak ściśle dopasować. O, na te cztery wejścia. Troszeczkę z jednej strony tak mówię, lekki fail, bo nie spasowałem sobie wcześniej tych dystansów, ale to już jakoś poprawię to. I też tak bez przesady, żeby ona miała jak tam pracować, to powietrze miało gdzie płynąć. Więc jak tak ściśle ją przykręcimy, tak przykręcimy ją tak bardzo super ściśle, to nie będzie miało to gdzie pracować powietrze, to chłodzenie całe. Ale tak nie przesadzając, troszeczkę delikatnie i z wyczuciem, bo powiedziałbym tak, z wyczuciem to dokręca.
żeby to miało jak pracować sobie to powietrze. Trzy. I ten czwarty też na moim magnesiku się tu kręcia. Dokręcam. Teraz co będę robił dalej z chipsetem? Już jest spasowany na dystansach, na tych po założeniu, to się trzyma. Teraz chcę poczekać chwilkę, żeby moja karta, troszeczkę ten układ graficzny i radiator się tam to przepracowało, troszeczkę się przeżarło, że tak powiem kolokwialnie. No i cóż, w kolejnej części tego poradnika z montażu pasty oraz uruchomienia karty już będzie stricte uruchomienie chipsetu w płycie głównej mojego blaszaka. Zapraszam też na drugą część poradnika. Pozdrawiam serdecznie.